Unia Europejska wydała decyzję o nieprzedłużeniu żywotności kopalni elektrowni Adamów. Mówimy tej decyzji nie. Po to tutaj jesteśmy. Politycy decydują, że my tracimy stanowiska pracy. Takim podejściem do sprawy mówimy nie. Tak samo to czeka mieszkańców Konina, jeśli będą tego typu działania ze strony Brukseli, a niestety urządzenia w elektrowniach są takie, a nie inne. I my walczymy o miejsca pracy, żeby ten nasz zakład pracował przez okres, kiedy jest węgiel, urządzenia są sprawne i uważamy, że jest nieuzasadnione, aby decyzje polityczne czy decyzje biurokratów powodowały zamykanie zakładu, który spokojnie może funkcjonować. Mamy nadzieję, że Komisja Europejska usłyszy nasz głos i jednak wydłuży. Każde przedłużenie pracy elektrowni to są miejsca pracy na jakiś okres czasu. Po zamknięciu elektrowni i kopalni to praktycznie pozostają tylko małe zakładziki, które dadzą tam garstce ludzi, tylko zatrudnienie, a gro napędza właśnie przemysł ciężki, czyli elektrownia i kopalnia i firmy, które zatrudnia dodatkowo na terenie, które świadczą usługi na terenie elektrowni i kopalni. No proszę Państwa, no nie możemy czekać, aż nam zgaszą tam światło, tak? Dlatego tu jesteśmy już dzisiaj, czyli mamy czas na to, że być może ktoś zauważy nas głos.